Cześć moi drodzy, witam Was i zapraszam na przegląd trzeciego katalogu z Avonu w 2020 roku. Zaczyna on nam się 6 lutego, a kończy jego ważność 26 lutego. Możecie zobaczyć już na okładce, że mamy tutaj nowość, nowy zapach dla niej, czyli Her Story. I pytanie jest, jaka jest Twoja historia? Zaraz zobaczymy, jaki jest opis tego zapachu i jakie on ma nuty. Także gdybyście byli zainteresowani, mam nadzieję, że jesteście, to zapraszam Was na przegląd katalogu. Tym razem ponownie korzystam ze strony mójavon.pl, ponieważ znowu się nie dorobiłam papierowego katalogu na czas. Poza tym, kiedy będziecie oglądać ten film, to już na pewno będę na wyjeździe. Także nagrywam to z wyprzedzeniem wcześniej i mam nadzieję, że film będzie na czas, że będziecie go chętnie ze mną oglądać. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach, chętnie z Wami sobie porozmawiam tam. A teraz już zaczynamy, także otwieram. I po pierwsze jeszcze tutaj na okładce możecie zobaczyć, że mamy matowe pomadki. To jest specjalna edycja na Dzień Kobiet. Są to te klasyczne matowe pomadki, które już były dostępne w ofercie normalnie w Avonie. Tylko tutaj mamy, widzicie, specjalne opakowanie właśnie z napisem, z nazwą tej nowej wody, czyli Her Story. Do wyboru 7 kolorów. Jak widzicie, spory wybór. To znaczy mam na myśli to, że są i ciemniejsze, i jaśniejsze, i żywe te kolory. I tutaj jakiś taki nude. Także jest z czego wybierać i cena naprawdę bardzo korzystna, bo jeżeli kupicie cokolwiek z tego katalogu, to szmineczki będą za 12 zł. Tu znowu mamy spis treści, tak jak już Wam ostatnio opowiadałam, bardzo mi się to podoba. No i co dalej? Właśnie nasza nowość, czyli zapach Her Story. Jeśli chodzi o nuty, to gdzie je mamy? Czekajcie. Różowy pieprz, kwiat irysa i patchouli. Powiem Wam, że niestety jeszcze nie miałam próbki, więc nie wiem, jak będzie pachniał ten zapach, ale generalnie lubię bardzo w perfumach różowy pieprz, więc mam nadzieję, że będzie to ładny zapach. Zobaczę jeszcze. Jeżeli Wy już go macie, znacie, albo macie chociaż próbki, to dajcie koniecznie znać, czy Wam się podoba. Woda perfumowana kosztuje 50 zł, ale możecie ją też zamówić za te 50 zł i za 6 zł dodatkowo balsam perfumowany właśnie o tym samym zapachu. Także taka nowość nam się tutaj pojawia razem z balsamem. I na kolejnej stronie mamy zapach inspiracji dla wszystkich kobiet. I tutaj zdjęcia pań, zobaczcie, każda kobieta ma swoją historię, każda historia jest dla nas inspiracją. I tutaj zobaczcie, przy zakupie dowolnego produktu ze strony 9 do 19 za 6 zł można sobie kupić notatnik. No i tutaj jest też napisane, tak w skrócie, że wielu kobietom Avon zmienia życie i z tej okazji chcą opowiedzieć tam jakieś specjalne historie kilku pań. No i na kolejnych stronach możecie przeczytać sobie właśnie historię tych pań. Tutaj widzę, że akurat pani pokonała raka piersi. W każdym razie bardzo jest to ciekawa forma według mnie, że możemy o tych paniach tutaj się czegoś dowiedzieć, że mogą one opowiedzieć jakąś tam historię, także polecam poczytać. A ja się już skupię na kosmetykach. Tutaj mamy kuleczki rozświetlające oraz brązujące. Jak widzicie, kilka kolorów do wyboru. Za ile one są? 25 zł, także każde opakowanie za 25, do tego możemy sobie za 27 dokupić pędzel. Na kolejnej stronie za 9 zł mamy lakiery do paznokci, spory wybór i nie wiem, czy już powiedziałam, ale są to lakiery do paznokci za 9 zł i to są te takie szybko schnące w 60 sekund. I mamy też, widzę, kilka nowych odcieni, także ciekawe, ciekawe. Następnie na kolejnej stronie kosmetyki z serii Enew Ultimate i mamy tutaj krem do twarzy na dzień, na noc oraz produkt do pielęgnacji okolic oczu. Można kupić zestaw dwóch kremów za 56 zł albo każdy z kremów osobno za 40. Ten do pielęgnacji okolic oczu za 36 zł mamy. A na kolejnej stronie zapach Faraway Rebel, czyli zeszłoroczna nowość, bardzo ładny zapach. Kosztuje 40 zł, super, polecam go. Jeśli lubicie takie dosyć słodkie, intensywne raczej zapachy, to będzie naprawdę coś fajnego. Tutaj mamy do wyboru kilka zapachów płynów do kąpieli. Ja, jak wiecie, jestem ich fanką. Gdybym miała stąd wybrać tylko jeden, to na pewno byłyby to czerwone jagody i czekolada. Piękny zapach taki słodki, dla mnie kojarzący się z zimą, ze świętami. Bardzo fajne. Żele o pojemności 500 ml mamy tutaj za 9 zł.
A na kolejnej stronie jest krem maska na noc. Jest to regenerujący właśnie krem maska do twarzy na noc z technologią Hyaluronic 3X. Kosztuje 30 zł, ja go mam, bardzo lubię i mogę Wam naprawdę polecić, świetnie nawilża twarz. A tutaj jeszcze jest profesjonalne serum przeciwzmarszczkowe za 40 zł. Na kolejnej stronie, w naprawdę bardzo korzystnej cenie, jest zapach Celebr za właśnie 19,99. Jeśli tylko lubicie ten zapach, to polecam serdecznie. A obok jeszcze mgiełka o tym samym zapachu za 11 zł. Jedyna gwiazdka, jaka tutaj jest, to trzeba wydać poza tym, co tutaj, to 40 zł na zakupy w katalogu. Także myślę, że przy okazji jakichś innych zakupów to będzie fajna promocja. A tutaj okazja na Dzień Kobiet, 1 plus 1 daje nam 3, czyli kupujemy dwa zapachy z tych dostępnych tutaj, a trzeci zamawiamy za złotówkę i mamy do wyboru zapachy ze strony, od strony 22 do 26, więc możemy wybierać z tych tutaj z serii Eve, następnie seria Rare, tutaj też są, nie, czekajcie, tam były 4 zapachy, tutaj mamy 3 zapachy do wyboru, dalej seria Premier Lux, wersja ta klasyczna oraz old i jeszcze nie. Czyli z tych wszystkich stron możecie sobie wybrać dwa zapachy, które kupicie. One wszystkie są w tej samej cenie takiej podstawowej, czyli te 59,99. No i trzeci wtedy dopisujecie do zamówienia sobie za złotówkę. Także taka okazja na Dzień Kobiet. Na następnej stronie mamy żele pod prysznic, mamy pojemności takie klasyczne, to jest 250 ml i te 250 jest za 4 zł, czyli fajna cena naprawdę, szczególnie, że zobaczcie, mamy tutaj nowość Love in Bloom, jest to zapach jaśminu i kwiatów, tak? Jaśmin i ciepłego piżma, tak jest tutaj napisane, na opakowaniu jest jaśmin i co? I blossom, nie wiem. W każdym razie jest to edycja limitowana, ładne opakowania, no nie wiem jak będzie pachniał. W każdym razie 4 zł za te 4 zapachy tutaj, no i nowość. Albo 720 ml, czyli bardzo duże opakowanie z pompką. Polecam serdecznie, jak zawsze, ten różowy. I one w cenie 10,99, czyli naprawdę super cena, polecam serdecznie. Kolejna strona to znowu ciekawe okazje, bo mamy tutaj zapachy, czyli wodę toaletową z tej serii Scent i mamy wersję Pure Ocean z kremem do rąk pachnącym miętą i eukaliptusem. Druga wersja to jest wersja Vibrant Fruity i krem do rąk, który pachnie bergamotką i cytryną. I ostatni, czyli Romantic Bouquet i to jest krem nie jaśminowy, tylko lawendowy. Każdy z tych zestawów kosztuje 20 zł. Na kolejnej stronie zobaczcie, jakie ciekawe nowości. Jestem mega, mega ciekawa właśnie, jak jakościowo te produkty się zachowają, ponieważ mamy tutaj coś, czego chyba nigdy nie było, czyli musujące kule do kąpieli. Są dwie wersje zapachowe. Zestaw owocowy oraz zestaw kwiatowy. Mamy tutaj malinę, mango i kiwi w owocowym oraz kwiat pomarańczy, miód, lawenda w tym kwiatowym. No super, zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. Każdy z tych zestawów kosztuje 20 zł, a na stronie obok mamy produkty do pielęgnacji twarzy oraz ciała z serii Avon Care. Są to produkty z wodą różaną i masłem shea. Jak widzicie, jest to taka edycja specjalna w trochę innych, takich ładnych opakowaniach właśnie z okazji Dnia Kobiet. Dział perfumeria zaczyna nam się od zapachów o pojemności 30 ml. Mamy tu 5 do wyboru i każdy z nich kosztuje 19,99. Tutaj myślę, że dla fanów i fanek zapachu Viva La Vita całkiem niezła okazja na zapach, bo kosztuje on teraz 38 zł. Tutaj muszę akurat się zatrzymać tylko na chwilę, żeby Wam powiedzieć, że jestem ogromną fanką tego zapachu, ale uważam, że cena niezbyt korzystna, akurat w tym katalogu według mnie słabo. I tu mamy nowość z poprzedniego katalogu, zapach Mesmerize Mystic Amber za 50 zł. Jest też wersja Black oraz obok zapach Trezel za 46 zł. Teraz przechodzimy do działu makijaż. Jak widzicie, na samym początku mamy akcesoria, czyli pędzelki, gąbkę. Te nowe, tych takich bardziej jednorożcowych, tęczowych nie znam, ale te akurat uważam, że są naprawdę bardzo dobrej jakości, także gdybyście się zastanawiali, to ja polecam. I gąbeczkę kiedyś miałam, ale tak jak już Wam ostatnio wspominałam, nie mam pojęcia, czy ta jest tej samej jakości, co tamta, także nie będę się wypowiadać. Zobaczymy, co dalej mamy tutaj. I tu pojawia nam się już nowość.
Po pierwsze, to tutaj po lewej jest paletka do konturowania twarzy. Robiłam test w filmie o Hot Notach. Nie wiem, czy on się już pojawił, czy dopiero się pojawi, nie mam pojęcia. Jeśli już jest, to zapraszam Was do filmu, gdzie właśnie używam jednej z tych paletek. Tutaj mamy nowość, czyli korektor 18 godzin z tej serii Power Stay, z której jest na przykład podkład Power Stay, są te takie pomadki bardzo trwałe. No i teraz do tego całego zestawu, do całej linii dochodzi też korektor. Jak możecie tu zobaczyć, jest aż 6 kolorów. Ja mam nadzieję, będę miała okazję przetestować ten korektor, ale dopiero po powrocie właśnie z wyjazdu, także na razie jeszcze nie mogę nic o nim powiedzieć. Jeśli Wy będziecie go zamawiać, testować, to piszcie koniecznie w komentarzach tutaj, żebym wiedziała, jak tam Wasze opinie, co myślicie. Korektor kosztuje 20 zł. Tutaj zatrzymam się tylko na sekundę, żeby Wam powiedzieć, że no ja jestem wielką fanką takich rozświetlających, brązujących produktów. Taki makijaż właśnie w tym stylu, taki ciepły, opalony i błyszczący, to jest coś, co bardzo lubię, także no wszystkie praktycznie kosmetyki stąd lubię, chętnie używam i mogę Wam polecić. A tutaj mamy nowość, to znaczy pomadki Power Stay, które już były wcześniej. Mamy je oczywiście te tutaj. Teraz wchodzi nam 6 nowych kolorów. Możecie zobaczyć, że jeden taki nude i reszta raczej takie bardziej intensywne, widoczne kolory. No ładnie się zapowiadają, jestem bardzo ciekawa. Szczególnie ta pierwsza czerwień bardzo mi się podoba. Zresztą ta taka też bardziej pomarańczowa. No ciekawa jestem tych szmineczek. W każdym razie w tym katalogu i te poprzednie kolory, i te nowe mamy za 25 zł. I zobaczcie, w tym katalogu również pojawia nam się trzecia wersja kolorystyczna palety, która już była wcześniej dostępna. Ja mam tą wersję Bronzed Style. To jest taka chłodniejsza tutaj, ta druga, Out of This World. No a teraz z okazji Dnia Kobiet, tak jak widzicie, jest tutaj edycja specjalna. Mamy nową wersję, taką bardziej właśnie w różach, fioletach. Nazywa się Sweet Love i każda z tych trzech palet, niezależnie od koloru, kosztuje 40 zł. I zaczyna nam się tutaj outlet. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne kosmetyki poprzeceniane. Tu na razie mamy sukienki i torebki. Dalej jeszcze więcej biżuterii, ale to pomijam. Tutaj torebeczki, portfele, różne ciekawe akcesoria. To jest akurat, powiem Wam, bardzo fajne, bo akurat nie z Avonu, ale mamy z Adrianem słuchawki właśnie w takim opakowaniu, ale z innej firmy. I muszę Wam powiedzieć, że to jest mega wygodne, że zawsze jak się schowa te słuchawki, to ani się nie poplączą. To opakowanko też nie jest duże, więc jest to bardzo poręczne i ładnie wygląda też. I te, no zawsze jest ta pewność, że to Wam się nie zgubią te słuchawki i też, że się nie poplączą. Także to jest super. Bardzo mi się podoba ten kubek. On w sumie chyba jakoś latem wchodził, bardzo ładny. No i to tyle chyba na razie, jeśli chodzi o takie rzeczy, o których bym tu chciała pogadać. Co na następnej stronie? Jeszcze więcej torebeczek różnych i tutaj mamy w końcu kosmetyki. Coś, czego byłam już od dawna bardzo ciekawa, ale jest zawsze tak, że ja się pytam, czy warto, i komentarze są tak podzielone, więc zawsze się waham. Jest to aktywator blasku Perfekcyjna Skóra. No i on kosztuje teraz na tej wyprzedaży 15 zł. I mamy coś w okolice oczu z serii Eniu. Kredeczka do oczu za 13. Maseczka, bardzo ją lubię, więc polecam za 7 zł teraz. I coś jeszcze. Tej maskary pamiętam, że nie lubiłam, więc tutaj nie będę polecać. To jest całkiem fajne. Mimo tych ostatnich dwóch takich bardzo szalonych kolorów, to wychodzi z tego naprawdę ładny rozświetlacz. I te błyszczyki są świetne. Mam akurat tą wersję Watermelon Pop i jest świetna, także polecam. A tych szmineczek niestety nie znam, także nie będę nic mówić. I lecimy dalej. Tutaj już mamy zapachy, oczywiście po lewej stronie na dole mamy coś, co ja uwielbiam, czyli My Attitude, piękny zapach, dla mnie taki idealny na taką końcówkę lata, na jesień, ewentualnie w sumie też na wiosnę, na pewno nie na taki, nie na środek zimy i nie na środek lata, dla mnie zapach przynajmniej, bardzo ładny, uwielbiam go. Co tu jeszcze mamy? O, sorki, to telefon. Tutaj jest jeszcze zapach Avon Alpha, bardzo go lubię, ten damski jest piękny. No i to chyba tyle z tego, co tutaj mogę polecić. Oczywiście mówię o damskich, bo męskich tak za dobrze nie znam. Te dwa zapachy to jest dla mnie no, bardzo słabo moim zdaniem. Na kolejnej stronie mamy nowości z poprzedniego katalogu. Nowość to jest ta kuracja do twarzy w ampułkach. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was się skusił na cały zestaw i co o nim myślicie. Także jeśli w poprzednim katalogu ktoś zamówił albo jeszcze wcześniej i już skończyliście całą kurację, dodajcie znać, jak tam efekty. Pominęłam w sumie sporo stron z pielęgnacją. Szczerze mówiąc, nic mnie jakoś specjalnie ceną nie zachwyciło. Także ominęłam.
Tutaj zobaczcie, jako nowość jest oznaczona maska, która nie jest nowością. Jest to maska, która jest moim naprawdę dużym ulubieńcem i zużyłam jej już jedno opakowanie, drugie mam w trakcie teraz. Jest to dla mnie mega hit, jeśli chodzi o maskę oczyszczającą. Jest ona z węglem drzewnym, kosztuje 10 zł. Nie wiem, może po prostu opakowanie zmieniła, nie mam pojęcia. W każdym razie jest to naprawdę dla mnie świetna maska i jeśli jeszcze jej nie znacie, to polecam. Zobaczcie, tutaj akurat tak Avon ułożył stronę, że mamy cztery maseczki i akurat wszystkie cztery mogę Wam polecić. Tak się złożyło, że nie ma tutaj żadnej takiej przeciętnej. Także może od dołu maska właśnie, która też będzie w tych hotnotach. Nie wiem właśnie, sorki, bo nie wiem jak się właśnie w jakiej kolejności będą się pojawiać te filmy. Jeśli hotnoty już są na kanale, to już mogliście usłyszeć moje zdanie na temat tej maseczki. O tej też już wspominałam niedawno w Denku, fantastyczne obie maski. Dalej płatki pod oczy, całkiem fajne, naprawdę dobrze mi nawilżyły tą okolicę i maska, której używam cały czas teraz na noc, jako taki ostatni krok pielęgnacji, bardzo fajnie odżywia skórę twarzy, także jest świetna. Jedyne, co tak kojarzę z tych wszystkich masek, które dotąd wyszły, to chyba najsłabiej mi się sprawdziła ta maska taka do ust, bo nie widziałam żadnego efektu, jeszcze mi tylko spadała, więc no tamtej nie polecam, ale te cztery, które tutaj widzicie, akurat są super. I teraz dział ciało i włosy. Zobaczcie, tutaj znowu mamy do wyboru ten kremik do rąk, który już był tam wcześniej w zestawie z wodą toaletową. Tutaj można go kupić osobno i jeszcze pozostałe produkty właśnie z tej serii aromaterapii o zapachu właśnie lawendy. Tutaj oczywiście hit na teraz, na zimę. Powiem Wam, że dla mnie to jest wspaniały krem, ten z masłem shea. On jest do dłoni i stóp, jest on z masłem shea, tak już wspomniałam. I to jest fantastyczny kosmetyk, kiedy mam tak na maksa przesuszone dłonie czy stopy i chcę je tak mocno, mocno odżywić, to wtedy to jest kosmetyk taki gęsty, taki wiecie, on jest dosyć taki tłusty. Nakładam go na noc i rano ta skóra wygląda już znacznie lepiej, także to jest według mnie hit i polecam Wam go serdecznie. Na kolejnej stronie fajna promocja i mamy tutaj jeden produkt za 20 zł, a drugi za dyszkę i promocja dotyczy obu tych stron. Czyli możemy kupić dwa olejki albo jeden i coś innego. Mamy też maski do włosów, są tutaj peelingi do ciała oraz dużo różnych maseł do ciała. Stąd mogę Wam polecić ten olejek do ciała, tego niestety jeszcze nie miałam, ale ten jest świetny. Masek do włosów w ogóle nie znam, peeling z węglem, fantastyczny, zużyłam całe opakowanie, muszę znowu zamówić. No i kilka maseł do ciała, polecam Wam to Treasures of the Desert, świetne. To fioletowe ma delikatne drobinki rozświetlające, już Wam kiedyś wspominałam, że ono jest piękne na przykład na lato, żeby używać do nóg i je rozświetlać. O reszty nie znam. Tak, chyba reszty jeszcze nie używałam, także no te dwa na pewno mogę Wam polecić, ten olejek i ten peeling, także fajne rzeczy, jeżeli czegoś stąd potrzebujecie, to polecam kupować. A na kolejnej stronie mamy znowu taką promocję podobną, jeden produkt za 9 zł, 9,99, drugi za 8 i trzeci za 5, także trzeba kupować. Mamy dwa peelingi, ten po lewej mam i uwielbiam, to jest dla mnie świetny, świetny peeling. On jest dosyć intensywny, więc do delikatnej skóry może nie, ale ogólnie jest naprawdę świetny. Jeśli nie macie jakiejś takiej bardzo wrażliwej skóry, to ten się Wam może świetnie sprawdzić, mocno zdziera. Dalej dwa produkty do szyi i dekoltu, sera to są i powiem Wam, że to są takie lekkie kosmetyki, po których ja działania za bardzo nie widziałam, także no to jest takie przeciętne. I tutaj maseczki, w ogóle są tu oczywiście moje hity, jak ta fioletowa oraz ta brązowa, które uwielbiam i zawsze muszę je mieć gdzieś tam w swojej kosmetyczce, ale zobaczcie, są oczywiście pozostałe też do wyboru, ale chcę się skupić na tej. Jest to kojąca maseczka do twarzy, mamy tutaj ajurwedyjskie złote mleko, mieszanka ekstraktów z korzenia kurkumy i mleka kokosowego zapewnia uczucie ukojenia i pomaga przywrócić równowagę między umysłem, ciałem i duszą. Świetnie, jestem bardzo ciekawa tej maski, na pewno przetestuję, także widzicie, że jest tutaj naprawdę sporo produktów do wyboru, żeby skorzystać czy to z dwóch kroków tej promocji, czy z trzech. Super! Polecam serdecznie, jeśli tylko potrzebujecie tych maseczek, czy też peelingu, to jest fajna okazja moim zdaniem, żeby potestować, no i też przy okazji spróbować nowości. O nie, już chciałam przełączyć stronę, a tu patrzę, zobaczcie. Ona jest też tej mniejszej pojemności, co ta fioletowa. Zobaczcie, jak to jest ten zrobiony, nie? Że z tej strony wydaje się, że wszystkie są takie same, ale tu pod tą jest złoto podłożone, a tutaj co, jakieś kokos, łupina z kokosa, także
trochę taka ściema, no ale można sobie przeczytać, że i ta fioletowa maska, i ta złota są w tym troszkę mniejszym opakowaniu. Na kolejnej stronie mamy zapach Encanto, w ogóle jakby z całą serię Encanto jest wersja po lewej stronie, ta niebieska Fascinating, ale większość strony zajmuje nam wersja Charming, moim zdaniem jeden z ładniejszych w sumie zapachów z tych, które były do tej pory dostępne. Dla mnie różowa jest najlepsza, czyli ta, ale to wiadomo, kwestia gustu. I też nie mówię, że wszystko Wam od razu polecam, bo ja lubię te kosmetyki, ale w sumie no też to wszystko zależy, czy nie szkoda Wam pieniędzy na żel pod prysznic na przykład w takim małym opakowanku i w tej cenie, czy tam, nie wiem, krem do rąk, bo też są droższe niż te z Planet Spa, a nie widzę za bardzo różnicy w działaniu, akurat jeśli chodzi o kremy do rąk, ale akurat te balsamy do ciała są super. Ta woda toaletowa też jest super jakościowo, także no to wszystko zależy, co u kogo, jak się sprawdzi. Tutaj tylko na chwilę się zatrzymam, żeby Wam pokazać, że mamy tutaj nowość. Jest to płyn do kąpieli o zapachu peonii i kwiatu lotosu. Nie jest to duże opakowanie, tylko 250 ml i kosztuje 9 zł. A tu, zobaczcie, płyny do kąpieli. Mamy te duże pojemności, 1000 ml, prawie wszystkie, bo pojawia nam się w tym katalogu też mango o pojemności połowę mniejszej, 500 ml. Tutaj wszystkie pozostałe już są takie duże, litrowe. I co mogę Wam powiedzieć, to widzę tutaj, że jest wanilia z figą, która dla mnie jest przecudowna. Jest tutaj napisane najlepsza cena w tym roku. Płyn do kąpieli 1000 ml, czyli co już od razu tak szybko nam mówią, że już lepszej ceny od tego nie będzie. No ale nic. W każdym razie wanilia z figą to jest mój ulubiony zapach stąd. Polecam Wam go serdecznie, jeśli lubicie właśnie takie słodkie, smaczne zapachy. No, ale wybór, jak widzicie, też jest spory, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. I mamy tu właśnie, tak jak mówiłam, 14 zł za litr. Na kolejnych stronach mamy, zobaczcie, całe zestawy produktów w takich i całych linii zapachowych. Tutaj jest ta seria malina z czarną porzeczką. A obok jest seria zielona herbata z werbeną, czyli taki bardziej słodki, owocowy oraz taki bardziej świeży zapach. Następna strona to kolejne żele pod prysznic. Mamy jeden żel za 10 zł, a dowolny drugi za 7. I tutaj wszystkie żele to jest pojemność 500 ml, czyli ta większa. No i są do wyboru męskie zapachy, ale są też te takie, powiedzmy, damskie, chociaż tak powiedziałabym, że to są raczej, myślę, że panowie też by mogli spokojnie użyć. W każdym razie całkiem niezła okazja, no bo jak za dyszkę pierwszy, drugi za 7, no to nie ma tragedii. Dalszy ciąg takiej promocji, jeden za 9, a tu drugi za 6. No i tym razem są to mgiełki, tutaj są balsamy do ciała, one pysznie pachną. Tutaj mamy też żele pod prysznic, balsamy z trochę innej serii, także duży wybór różnych rzeczy. A tutaj jest nowość, czyli mgiełka do ciała o nowym zapachu, bukiet świeżych lilii i kuszącej białej gardenii. Ciekawa jestem bardzo tego zapachu, w sumie nie umiem sobie wyobrazić takich połączenia tych kwiatów, nie wiem, jak to może pachnieć. Także mam nadzieję, że po powrocie będę miała możliwość przetestowania, powąchania. Dajcie znać koniecznie, czy ten zapach jest taki przyjemny, kwiatowy, czy bardziej trochę, nie wiem, duszący, no bo tak jakoś lilia, wiecie, dosyć intensywnie pachnie, także nie wiem, czego się spodziewać. No i teraz zeszliśmy do działu z promocjami. Jest tutaj sporo różnych produktów, co ja bym Wam mogła stąd polecić. Płyn biała lilia, powiem Wam, że o ile właśnie lilia może pachnieć bardzo intensywnie i dusząco, to uważam, że akurat ten płyn do kąpieli pachnie naprawdę bardzo ładnie, bo kiedyś go miałam i uważam, że jest bardzo przyjemny ten zapach. Mamy tutaj żele pod prysznic, też te 500 ml, jak widzicie, tutaj jest cena już lepsza niż tam wcześniej, bo chyba tam był jeden za dyszkę, a tutaj, jak widzicie, 7 od razu. Mgiełka do ciała o zapachu eukaliptusa z miętą, bardzo ładny zapach jak dla mnie, taki bardzo świeży, no ale nie wiem właśnie, czy wszystkim by się spodobał miętowy zapach do używania na ciało, także to już kwestia gustu. Mamy tu trochę rzeczy do włosów, do higieny intymnej, do stóp, balsam do ciała, coś do pielęgnacji stóp, rąk i stóp i bardzo Wam polecam tą odżywczą maskę do dłoni i stóp z parafiną. Ja jej używałam na noc, na to skarpety i miałam potem pięknie nawilżone stópki, także to Wam polecam, tego peelingu nigdy nie miałam. A tej serii, no nie powiem, że w ogóle nie lubię, ale nie jest na pewno moją ulubioną. Kolejna strona to produkty do brwi. Mamy tutaj żel, który jest bardzo fajny.
Następnie kredka, którą też bardzo lubię. Ten zestaw, tak jak już Wam ostatnio wspominałam, dla mnie przeciętny. No za tą cenę bym go nie kupiła. No i ten tatuaż do brwi, za którym też nie przepadam. Kolejna strona to kredeczki i konturówki do oczu. Mamy je we wszystkich wersjach kolorystycznych, czyli te klasyczne, diamentowe, metaliczne, które są najnowsze, niedawno weszły. I taka klasyczna kredka właśnie o tym kształcie do brwi. Także też je bardzo lubię i tak jak już Wam nieraz wspominałam, dla mnie czy ta kredka taka ścięta, czy właśnie ta do brwi taka klasyczna w kształcie, to dla mnie one są jakościowo bardzo podobne. Także nie wiem, ja jakoś nie widzę dużej różnicy. I mamy tutaj nowość. Koniecznie piszcie, jeśli już testowaliście. Ja też na pewno po powrocie przetestuję. Mamy nowy tusz do rzęs. Efekt pełnego wachlarza rzęs. Nazywa się Euphoric. Tusz do rzęs Euphoria. Wydłużone i pogrubione z ultraczarnym pigmentem dla pełnej wyrazistości. Lekkie i rozłożyste dzięki formule z keratyną i pielęgnującym olejkiem rycynowym. Wiecie co? Z olejkiem rycynowym był już kiedyś taki tusz, który ja Wam nawet chyba polecałam. Taki z taką miedzianą zakrętką. Ciekawa jestem, czy to będzie coś podobnego, jeśli chodzi o formułę, o wygląd na rzęsach. Kosztuje 20 zł i mamy go w trzech opcjach kolorystycznych. Bardzo ładne w ogóle opakowanie. Ciekawa jestem, czy na żywo też się tak będzie, czy tak będzie ładnie odbijało kolory różne. Super. No i co dalej jeszcze? Tutaj mamy jeszcze szczotkę. Ciekawa, taka włochata i z takim lekkim wcięciem. No powiem Wam, że dobrze się zapowiada, tak mi się wydaje. Jeżeli tylko do szczotki nie będzie się przyklejać za dużo tuszu, to naprawdę może być to super, super maskara. Zobaczymy. A tutaj mamy ten sam tusz, tylko że możemy go sobie kupić w zestawie jeszcze z innym produktem, tutaj z kremowym cieniem, albo z tym produktem 2 w 1, który jest naprawdę super, więc gdybyście mieli ochotę, to polecam. A nie, tu nie można w zestawie kupić, ja myślałam, że to też zestaw. O, szkoda. Bo gdyby ten tusz był właśnie w zestawie z tym produktem, to też by było fajnie. Ale nie, tutaj można go kupić samodzielnie za 30 zł. I na samym końcu katalogu jest emulsja z bioaktywnym złotem na noc za 20 zł, czyli jeśli tylko lubicie ten produkt, to jest to naprawdę bardzo dobra cena. I to tyle. Już mamy koniec katalogu, także wracam na sam początek i będę się już z Wami żegnać. Dajcie koniecznie znać, czy któraś z tych ofert Was zainteresowała, czy coś będziecie stąd zamawiać, czy raczej uważacie, że nie ma tu nic ciekawego. Jeżeli którąś z nowości macie już i testowaliście, to koniecznie napiszcie mi, jakie macie zdanie na jej temat, żebym no też coś wiedziała, bo jestem bardzo ciekawa właśnie, jak niektóre z tych rzeczy czy pachną, czy ten nowy zapach Hair Story, czy ta nowa mgiełka, czy tusz do rzęs. Cokolwiek macie z nowości, to piszcie koniecznie w komentarzach, chętnie poczytam. Teraz już Wam bardzo dziękuję za oglądanie, było mi bardzo miło, cieszę się, że spędziliście ze mną czas. Do zobaczenia już w kolejnym filmie. Buziaki! Pa!